No, hej, hej, witam was w drugim już odcinku gry Outlast. Niebawem będzie druga, przypomnę sobie ten, część tej gry. Tutaj, co pamiętam, tu gościu, baterię znaleźliśmy. Dobra, tutaj nas wyrąbało. Fuu, to było trochę stresujące. Dobra. Tam nie wejdziemy. Chodźmy tutaj, sprawdzimy, co tutaj jest. Żeby nie było. Może to jakaś... O kurde. Gościu, co ci się stało? No nic. Dobra. Dobra. Tutaj sprawdzimy wszystko. Poniesiemy. Co tutaj mamy? Poczekajcie, sprawdźmy. Złożone przez zarządne firmy pisemne oświadczenie są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska wywołane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny. Wyrażamy zadowolenie z faktu, że zeznania i wspomniane oświadczenie stanowią wystarczający powód, by na podstawie wydania niniejszego nakazu MHS mogło podjąć natychmiastowe działania. Niniejszy szpital jest zobowiązany umożliwić MHS pełny dostęp do wszystkich obiektów i uznać całkowite zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi podmiotami bez względu na okoliczności zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, jeśli chodzi o działania MHS lub warunki, które takich działań wymagały względem Morph Corporation oraz należących do firmy oddziałów. No to zajebiście. Zajebiście, no kurde. Nie, może tędy nie. Pójdziemy może tamtą taką bardziej, mi się zdaje, bezpieczna droga. Czekajcie, może tamta droga będzie bezpieczniejsza. Tutaj. Jest ta pierwsza. O, kolejna znajdźka. A co w tym znaczy mamy do czynienia? Przebieg leczenia czynności pola morfogenicznego stabilizowało się na poziomie... Kurna, uwaga, mając tutaj najważniejsze, mając na względzie wcześniejsze samo okaleczenia Waltera, musiał on być skrępowany podczas wywiadu lekarskiego. Pasa został przerobiony tak, by odpowiadał ogromnej posturze pacjenta. Czyli tamten gość tam zrzucił, to jest Walter. To fajnie, zajebiście. Rozległe wykwity skórne, zgodne z obniżonymi czynnościami pola morfogenicznego. Pacjent twierdzi, że skóra zdarta z czoła pozwala mu widzieć precyzyjnie. Zapewnia w zapewne w dzieciństwie zetknął się z gadami tatuara i ich ciemieniowymi oczami. Bał się o swoje ciało, dokładnie chodziło mu o okolice ust i nosa. Sanitariusze powinni mieć na uwadze, że pacjent może dokonać dalszych samookaleczeń. Psychiczna trauma spowodowana służbą wojskową w Afganistanie na chwilę obecną uniemożliwia dalsze uczestnictwo w procesie sądowym. Jego permanentna fiksacja, czyli nieźle, w dodatku wzmocniona terapią, jest maniakalnym wyolbrzymieniem wojskowego protokołu bezpieczeństwa. Zaleca się dalsze podawanie leków i fizyczne krępowanie. No to super. Gościu się... ja zostałem te ślady? No to zajebiście. Dobrze, dziękuję. Czyli jednym słowem nasz... gościu... aha...
Dobra. Gościu? Mam ci takie pytanie. Będziesz rzeczny? Okej. O. Siemka. Dobra, ja se przejdę, dobra? Ja se tu przejdę, wy tu siedźta. Ja pierdzielę. No może... Zamkniemy... Wow. Zamkniemy tu drzwi. No, to jakaś karta. Telefon odłożony. Zielone przedmioty. Notatki jakieś. Aha. Ja to czytaliśmy ostatnio. Dokumenty. Chrisa Walkera. Do pomieszczenia ochrony. Okej. Dobra. Szkoda, że nie mamy kurde mapy żadnej. Idziemy. Kurna, powiem wam szczerze, że to... Siedźcie sobie spokojnie. Tak, obejrzyjcie sobie Kuchenne Rewolucje, czy tam Usterkę. Hu. Dobra. A ty byłeś rzeczny, stary? Jezus! Kurwa, spadaj! Spadaj! Wow! Co to było? Facio, spadaj! Co ci? Ja pierdolę, dykam. No nieźle. Kurna, zaczyna mnie drgawki brać. Nie wiecie co? Sorry! Tam leje się woda. Może pójdziemy tutaj. Oho. O! O kurde! Świadkowie. Tutaj nic. Chodź
tu zobaczymy, co to jest. O kurde, co tu się... Co to było otwarte drzwi? Halo? Zobaczmy. No zobaczmy, co tu się dzieje. Ten komputer może nam coś powie, no gość trochę się stracha. Szybciej, no! O-o! O-o! Cicho, nie ruszać się. Gościu, idź. O, jaką dobrą kurwa wziąłem szafkę. Idź se, na razie. Nie patrz się tu. Idź se. Zobaczmy, co tam mamy. Informator. Nakaz, projekt. Informator. To byśmy czytali. Nie to, może tak. Notatki. Wielki skurwysyn. No. Nieźle, no to czyli... Idź se stąd! Dobra, ale gdzie teraz mam iść? Dobra. Idziemy. Ja pierdzielę. No. Weźmy tę dokumentację, przeczytajmy. Poprzedniej nocy prowadzono hipnozę, dane osoby wskazano palcem, powiedziano im, że mają zasnąć. Pani Jackson i pani Pierce byłby bez żadnych dalszych sugestii, a nigdy znalazły się w stanie głębokiej hipnozy. Należy nadmienić, iż zanim zahipnotyzowano panią Pierce, powiedziała ona, że bardzo boi się każdego rodzaju broni palnej. Następnie pani Pierce kazano obudzić panią Jackson, by wykonać to zadanie. Mogła uciec się do wszelkich dostępnych sposobów. Gdy jej się nie udało, miała sięgnąć po leżącą po pistolet i strzelić do pani Jackson. Powiedziano jej, iż wściekłość, którą w sobie czuje, jest tak ogromna,
że nie ma powodu, by wahać się co do zabicia pani Jackson, za to, że się nie obudziła. Pani Pierce postąpiła dokładnie według instrukcji, liczając to oddanie strzału. Pistolet był nienaładowany w kierunku pani Jackson, a następnie zapadła w głęboki sen. Po zastosowaniu odpowiedniej sugestii kobiety zostały obudzone i obie przyznały, że nie pamiętają zupełnie nic z tego, co się wydarzyło. Znów podano pani Pierce pistolet, ale tym razem, będąc świadoma, nie chciała go wziąć. Całkowicie zaprzeczyła wszystkiemu, co miało miejsce w stanie hipnozy. Kurwa. Serio? Nic nie ma. O, oh, fuck. Oh, ho, ho, ho. Coś tu mi nie pasuje. Ale ci się... Uh-huh. A jeszcze może kurwa głośniej. Czy się schowa może szafki? O, o. Wiedziałem. Tylko żeby to nie było do pierwszej szafki, proszę. Spadaj stąd. Spadaj. Oho. Gdzie ją otworzył? Dobra. Do drugiego generatora zobaczymy się w następnym odcinku, więc do zobaczenia. Na razie. Cześć.